Z jednej strony filmy nowe, nowe produkcje, nowe techniki tworzenia filmu i kina. Z drugiej strony starsze filmy, które są filmami zrekonstruowanymi. Wydaje mi się, że to też jest bardzo ważne, żebyśmy mogli pokazywać możliwości techniczne polskiej kinematografii i to, co w ubiegłym roku udało się przedstawić w Wilnie. Z jednej strony podczas otwarcia Tygodnia Filmu Polskiego, a z drugiej zapewne wszyscy Państwo pamiętają projekt wspólnie organizowany z Wilnoteką, poświęcony przedstawieniu i promocji zrekonstruowanej wersji Pana Tadeusza. To pokazuje, jak ważne jest zachowanie tych najstarszych arcydzieł polskiego kina, które tak naprawdę mogą być przez nas, widzów współczesnych, odkrywane na nowo.